Dzień dobry, my już jesteśmy dzisiaj w szkole Jamesa, polskiej szkole i czekamy na jasełkę. Zajęliśmy miejsca. James był na urodzinach u swojej koleżanki ze szkoły, tak? Właśnie wróciłeś i dostał torebkę z takimi imprezowymi rzeczami, prezentami mini. Powiesz nam, co było? Co to jest? Skateboard. Aha. A ma, and a pencil, a writing book, and a rubber, and another pen. Ale fajne rzeczy. A pokaż mi, co już narysowałeś w swojej książeczce do pisania. Co to jest? Nie. Tak, dobrze słyszycie. Aleksander po prostu został w domu ze mną, bo jest nie do życia. Cała noc była straszna. Out. Call with some red and white. Samuś, co robiłeś dzisiaj w polskiej szkole? Nie wiem. Nie wiesz? A kto na scenie występował i śpiewał piosenkę? A zaśpiewałbyś piosenkę troszeczkę teraz? Nie? 16, 1 and a 6. 1 and a 6. Kompletnie jeszcze zapomniałam, że nie pokazałam wam, co dzisiaj przyniósł listonosz. Kalendarz od naszej kochanej Radzi na przyszły rok. Kalendarz planer. O, bym tylko miała tutaj, słuchajcie, pomysłów wiele. Będę musiała wypisywać, wszystko wypisywać. Przepiękne ilustracje od Eleny, tej samej, która mi zrobiła portret jakiś czas temu. Przepiękny, sobie jestem szczęściaru, że udało mi się. Super, fantastyczne ilustracje i pomysł Radzi. Tutaj oczywiście na samym dole, jakby to było, czekajcie, złapimy ostrość, Radzi dodała nam rady, czy też jakieś ważne informacje modowe, jak zwykle, także na pewno będę używała. Dziękuję ci, kochana. Fajnie, że nie jest, że ma miękką okładkę, że można na nim dobrze pisać, to mi się w nim bardzo podoba i że rozmiar jest taki nie mały, nie duży, w sam raz, że nie jest, będzie za ciężki. Kolejna rzecz, słuchajcie, to obrus. Też osób pyta mnie o mój obrus, o moje ceraty, które jest na stole i ja byłam święcie przekonana, że to, co zamawiam, to jest właśnie nowa wersja właśnie takiej ceraty, a co się okazało, że to jest normalny materiał. Ja nie wiem, czy ja źle zamówiłam, czy ten ktoś po prostu wysłał coś, czego ja nie chciałam, ale jestem więcej niż pewna, że wpisywałam oil cloth, czyli taka wiecie, materiał, który można po prostu wytrzeć szmatką i przetrzeć i będzie wszystko w porządku. Piękny jest wzór, bardzo mi się podoba, będzie ładnie wygląda w naszym domu, w naszym otoczeniu, ale on przecież nie przetrwa codziennego śniadania, obiadu i kolacji z jednym z moich dzieci, a co mówić z dwójką, także nie wiem, co mam z tym zrobić. No na pewno będę używać, ale szkoda, bo nigdy niż nie będzie taki piękny, jak jest teraz i zostaję znowu w poszukiwaniu nowej ceraty na co dzień, żebym po prostu miała czysty stół w miarę. Hej, wieczorem po jednym z najbardziej wyczerpujących i tak nieproduktywnych dni, że aż mi szkoda jest, po prostu nienawidzę takich dni, tym bardziej sobót, gdzie zazwyczaj jesteśmy razem i mam okazję dużo rzeczy zrobić, ale niestety siły są wyższe, tak jak na przykład zachowanie moich chłopców, ich złe samopoczucie, powiedzmy w ten sposób, i nic nie byliśmy w stanie załatwić, co dzisiaj było zaplanowane.
Zaczęło się w miarę pozytywnie, jak widzieliście, byliśmy na jasełkach. Aleksander już wtedy marudził, bo byliśmy tam w czasie, kiedy była jego drzemka. Ja trochę zrozumiałam źle polską tą nauczycielkę Dżemury, bo myślałam, że wszystkie dzieci kończą wcześniej, a okazuje się, że to był tak jak gdyby normalny dzień. Nawet nie dawałam mu lunchu, bo myślałam, że zaraz po tym pójdziemy sobie gdzieś na lunch do miasta. A Aleksander po prostu wychodził z siebie i nie byliśmy w stanie zrobić nic, a nic. I przyszliśmy do domu. I plan był taki, zajechaliśmy jeszcze do polskiego sklepu, plan był taki, żeby po prostu on zasnął, wyspał się, zjadł i idziemy na urodziny do koleżanki Jamesa. Ale niestety tak się nie udało, bo on po prostu w ogóle nie chce współpracować i powiem wam, że już kompletnie straciłam głowę i nie brakuje mi pomysłów, jaki może być powód tego, że on takie właśnie ma złe samopoczucie. Cały czas chce być przyklejony do mnie, nie mogę go na chwilę zostawić. Gawie cię, próbuje, pomaga, a on po prostu krzyczy, jakbyśmy go ze skóry obdzierali. A to jest taki cycuś mały, że po prostu, nie wiem, mówię to chyba, kiedy w końcu odechce mu się mnie, ale na razie jeszcze chyba nie zapowiada się, że to nastąpi. No i tak właśnie było, że James poszedł na urodziny z Gawem sam. Ja się położyłam z Aleksandrem, bo wczorajsza noc była tragiczna dla nas. Po prostu on się budził co pół godziny, krzycząc właśnie, wiszcząc. Nie wiem z jakiego powodu, czy to zęby. Słuchajcie, mówicie, że ja mówię wam, że ja już po prostu brakuje mi pomysłów na powody. Nie ma ani gorączki, ani twardego brzucha. Normalnie jest, no nie wiem co to może być, nie mam pojęcia. Po prostu może skok rozwojowy, nie wiem. Ale... już też się przyzwyczaiłam, powinnam się przyzwyczaić, chociaż zawsze jest mi trochę smutno, że to, co chciałam zrobić, nie udało mi się zrobić, bo po prostu, no, nie dało się. Zrobiłam dobry obiad, to pozytywna sprawa. Zrobiłam też ciasto, zaraz wam pokażę. Zrobiłam ciasto drożdżowe ze śliwkami, ale wiecie co, po pierwsze zrobiłam błąd, bo przecięłam je jeszcze, jak było ciepłe, a drugi raz, on nigdy tak mi nie rośnie, tak jak powinno. To jest przepis wegański polecony przez koleżankę i drugi raz robię i jakoś tak nie wychodzi mi tak jak powinno. Nie wygląda źle, smaczne jest, ale jakoś powinno chyba być wyższe. No a tam w drugim garnku nasz obiad będzie jeszcze na jutro, także super. A teraz siedzę przy laptopie i edytuję dla was dwa ostatnie vlogi, ten wczorajszy i ten dzisiejszy. Nie będą one zbyt długie, wybaczcie mi, ale tak jak mówię, to nie jest ode mnie zależne niestety. I cieszę się i bardzo mi jest miło po raz kolejny, że są osoby, które doceniają to, co robię i cieszą się z tego, co mówię, co wam pokazuję, że was to interesuje, bo zdaję sobie z tego sprawę, że moja twarz bez makijażu nie należy pewnie do najprzyjemniejszych rzeczy, jakie mam. Jak widzieliście w swoim życiu, byliśmy dzisiaj z Jamesem po mąkę, bo skończyła mi się, chciałam właśnie zrobić ciasto drożdżowe. I kupiliśmy sobie... A gdzie jest czapka Santy? Jeszcze się w kamerze. Także jestem reniferem. Oby jutro było lepiej, słuchajcie, bo jeżeli jutro znowu tak będzie, to się zastrzelę chyba. Wyjdę i nie wrócę. Jutro będzie też ciężko. Ja już to czuję, ale głupia się naiwnie myślę, że może coś się zmieni. Ale nie, no, bądźmy pozytywnie myśli. Może nie będzie tak strasznie, może to nie będzie tak strasznie, jak tylko tutaj myślę. Na poniedziałek też mam fajny plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ten, ja wiem, że zostało tylko kilka dni, a ja tyle jeszcze rzeczy muszę zrobić do wszystkiego. Ale no, jak bym wyglądała z brodą? Właśnie tak. I z wąsem. Do twarzy mi. I domyślam się, że zaraz czeka mnie kolejna, intensywna noc. Dlatego próbuję się zregenerować i... Trzymajcie się. Dobranoc.